343 dni i we Wrocławiu euro. Mamy dużo pracy, bo dzięki Bogu, a nie tylko Bogu i tym, którzy się o to starali, zostaliśmy kulturalną stolicą Europy, a zatem trzeba zmienić oblicze miasta. Jeśli idzie o euro, to widzę tylko takie płocho chyboczące się flagi, nic więcej. Ze mną siedzi, proszę Państwa, bardzo ważna kobieta, Beata Łańcuchowska, który niebawem będzie wydawać w naszym mieście kolorowe pismo. Tytułu nie powiem, żeby nie było za dużo reklamy, ale będzie to pismo dla middle class i dla high life'u. Pismo kolorowe, mówiące o tym, co się w naszym mieście dzieje. Beata jest też specjalistką od zabudowy przestrzeni. Więc jak uważasz, Beata, co tu brakuje w tym Wrocławiu jeszcze, żeby wszyscy wiedzieli? Bo na przykład w ukraińskich miastach, które biorą udział w euro, już od wyjścia z dworca, od wyjścia z lotniska, wszędzie jest pełno reklam. U nas jeszcze tego nie ma. No ja bym się tak do końca nie zgodziła, bo teraz tak, wjeżdżając Legnicką, mamy cały pas fantastycznych flag, które to wydarzenie... A co to znaczy fantastyczne flagi? Duże, kolorowe, widoczne, czytelne i jest ich na tyle dużo, że jadąc samochodem przez naprawdę długą chwilę widzimy, że to euro nadchodzi. Flagi są, co jeszcze? Flagi są. Dworzec mamy w budowie, przypominam, więc no trudno byłoby tam reklamować cokolwiek, tak? No ale nie mówimy o dworcu, mówmy o mieście. Mówmy o mieście. O rynku. Mówmy o rynku. No siedzimy tak, no... na rynku. Co w rynku mówi nam, że tak wielka impreza jak euro będzie się odbywać w Wrocławiu? No w rynku może niewiele nam mówi, ale no pamiętajmy o tym, że faktycznie Wrocław dopiero co zdobył tytuł tak europejskiej stolicy kultury. Ale, i to jest widoczne bardziej. Wcześniej. No ja wiem, ale to na świeżo zdobyliśmy ten tytuł, więc myślę, że tym jest spowodowane to takie jeszcze nieoflagowanie miasta tym Euro 2012 i ja wierzę, że to naprawdę nadejdzie. Myślę, że na klaunów i inne pacynki chodzące mamy troszkę jeszcze za wcześnie. Tak, tak. Przebranych specjalnych ludzi, samochody, jakieś happeningi, akcje, to na pewno od wiosny przyszłego roku, ale jesienią chyba też już powinno coś się zacząć. No myślę, że się zacznie, tak? To trzeba zapytać miasto. Myślę, więc jestem. Ja wierzę, że się zacznie. Ja widzę tam nieśmiało łopoczące, piękne, kolorowe cztery flagi. Wrocław 2012. Proszę Państwa, wypada młodej damie uwierzyć. Ja sądzę, że od jesieni rzeczywiście coś się ruszy. Na razie oglądamy to, co oglądamy. Do zobaczenia za tydzień i zobaczymy, czy za tydzień będzie można powiedzieć o jeszcze jednej inicjatywie, która przybliża nas do euro.